połową marszu jest mnóstwo osób, naprawdę, jak widzieliście zresztą, jest całe setki osób. Za troszeczkę spróbuję kogoś złapać tutaj i zrobić wywiad z nimi. Właśnie widzieliśmy w tle, po tej stronie, zatrzymują się samochody, patrzą, o co w ogóle tutaj chodzi, tak? Rozdawane są ulotki w języku angielskim, Anglikom, po to, żeby wiedzieli, co tu się w ogóle wyprawia, tak? Ja sobie podejdziemy i zrobimy wywiady jeszcze z Polakami, może z jakimś Anglikiem, zobaczymy. Jesteśmy na żywo w tym momencie na YouTubie. No witam. PL TV. Dlaczego tu przyjechałeś dzisiaj? No chyba to jest mój obowiązek jako Polaka, bo ktoś kiedyś umierał za nas, więc my musimy oddać chociaż cześć tym ludziom. Tak. Ale jest nas tutaj tylko kilkaset osób, może aż albo tylko, aczkolwiek na wyspach jest nas tutaj tysiące, nie? Myślę, że troszkę słaba była ta akcja nagłośniona. Prawdę mówiąc, to dzisiaj dowiedziałem się o niej z internetu, no jak tylko przeczytałem, przyjechałem. I skąd przyjechałeś? Croydon. Nie, jak to z daleka od Londynu? To jest część Londynu. Powiedzmy godzinę drogi komunikacją. Czyli godzina. Dobrze. Co chciałbyś przekazać ludziom, którzy po prostu interesują się może trochę, albo powiedzmy tak, ludzie czasami wiedzą, a pójść na takie wydarzenie, czy nie pójść, zastanawiają się w ogóle. Co chciałbyś przekazać ludziom, żeby przekonać ich, żeby przygotować takie wydarzenie? Myślę, że trzeba się chwilę zastanowić, przystanąć w miejscu i zastanowić się nad tym, skąd jesteśmy, nad tym, dlaczego mówimy tym językiem, nad tym, co ludzie robili, abyśmy nadal mogli być w własnym kraju, w wolnym kraju. Więc należy je oddać po prostu cześć. Dlaczego się tu przyjechałaś? Przyjechałam, żeby uczcić pamięć o bohaterach wyklętych. Okej, kim oni są dla ciebie? Walczyli to moją ojczyznę, wszystkimi twarzy. Dlaczego? Walczyli o naszą wolność, prawda? Byli zapomnieni przez lata, możemy teraz iść i oddać im cześć, prawda? Czego możemy się nauczyć od nich? Niezłomności, wytrwałości do celu. Jerzy Byczyński, jestem jednym z organizatorów dzisiejszego dnia. Jest to już czwarty rok, w którym organizujemy ten hołd żołnierzy wyklętym. No i jest to ten pomnik, pod którym składamy kwiaty. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że dzisiejsza frekwencja na marszu była rekordowa. 600-700 osób minimum. Jest to coś wspaniałego, więcej niż w poprzednich latach. Co każdy z nas na co dzień może robić do ojczyzny? To są od najmniejszych rzeczy po większe. Małe rzeczy to pamięć. Coś, co możemy w łatwy sposób dbać w internecie. Możemy o tym mówić do swoich przyjaciół, do swoich rodzin, wychowywać w taki sposób swoje dzieci. To jest jedna z kluczowych kwestii. Kolejne kroki to już zależą od nas. Przynajmniej te kilka godzin tygodniowo, może więcej, żebyśmy poświęcali tym sprawom. Być może interesujemy się historią, to możemy pójść na jakiś wykład albo samemu zrobić wykład historyczny. Jeśli interesujemy się siatkówką, to wstąpmy do FC Polonii, czy jak się nazywa grupa siatkarska, z której jesteśmy niesamowicie zadowoleni. Tych grup jest wiele, każda z nich to mała cząstka. Jeśli tych organizacji będzie wiele, jeśli Polaków będzie wiele, będziemy mogli współpracować, będziemy mogli dumniej jeszcze bardziej czcić naszych żołnierzy, naszą historię, a także być silniejszą mniejszością. Bo jeśli będziemy się wstydzić i chować po kątach, to nic z tego nie będzie, nie będziemy mieć na nic wpływu. Jeśli będziemy dumni, silni, z szacunkiem podchodzić do innych, to wtedy zaczniemy coś znaczyć i może coś z tego wreszcie będzie. Dokładnie, właśnie robiliśmy materiał z jednej drużyny środkówki i jednej koszykówki polskiej właśnie, z Podwórce. Powiedz mi, czego możemy się nauczyć od żołnierzy wyklętych? To należałoby zapytać żołnierzy wyklętych. Ja jestem tylko tutaj skromnym studentem, który pomaga w organizacji tego. Natomiast żołnierze wyklęci w bardzo jasny i klarowny sposób pozostawili swoją historię i taki pewien etos, z którego możemy się uczyć. Jest to etos do miłości do ojczyzny za wszelką cenę. To znaczy, nieważne jakie będą trudności, nieważne jak będzie ciężko, jak będzie pod górkę, ojczyzna nas wychowała, ojczyzna nam bardzo wiele dała, musimy się jej zrewanżować, musimy dla niej działać. To dzięki niej mówimy po polsku, to dzięki naszym dziadkom, pradziadkom, którzy często walczyli lub prowadzili innego rodzaju, na przykład akademicką działalność. Dzisiaj możemy być Polakami, nawet mieszkając poza granicami Polski, tutaj w Wielkiej Brytanii. To już czwarta edycja tego marszu. Powiedz mi, czy jesteś zadowolony z frekwencji?
Jestem bardzo zadowolony z frekwencji, bo no, nie chciałbym skłamać, ale może być prawie dwa razy większa niż rok temu. Także widać tu potrzebę młodych, ale także i wszystkich pokoleń do czczenia naszych bohaterów. Widać też, że w Polsce się coś zmienia i zaczyna się mówić o tych wyklętych. Politycy wreszcie się tymi sprawami zainteresowali. Bardzo nas to cieszy. To coś, co było prawie że w podziemiu przez okres komuny, a także po 89, że niestety przez ileś lat także się mało o tym mówiło. Teraz od młodych to wyszło i możemy wreszcie o tym mówić. Więc jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Jestem zadowolony, że ludzie tutaj przyjechali ze Szkocji, z Leeds, z wielu miast, a także z Polski, między innymi Grupa Rekonstrukcyjna Narodowej Siły Zbrojnej. Fantastyczna sprawa. Bądź się robiona zbiórka pieniędzy, na co są przeznaczone środki? Środki są dzielone dokładnie na pół i będą przeznaczone na dwie kwestie. Pierwsza to wsparcie dla kombatantów polskich żyjących na Białorusi. O major Weronice Sebastianowicz można przeczytać w internecie i można obejrzeć film, który również chcemy zaprezentować, jak tylko major Weronika poczuje się lepiej tutaj w Wielkiej Brytanii. To ona pomaga często ubrać tych ludzi, często przyjechać autobusikiem, odebrać ich z różnych miejsc. Oni czasami nie mają tam samochodów, nie mają transportu. Ona robi dla nich naprawdę wiele, ale oni żyją, nie chcę powiedzieć, że w nędzy, ale niestety wielu z nich żyje naprawdę ubogo. Nie tak jak nasi bohaterowie, którzy powinni dzisiaj być noszeni na rękach i którzy powinni żyć tak godnie, jak polskie państwo powinno o nich zadbać. To jest część tych pieniędzy, a drugie to jest paczka dla kombatanta w Polsce. Czyli ta sama sprawa, ale dla kombatantów w Polsce. Czy możemy ich nazwać superbohaterami? No jest to pewnie jakiegoś rodzaju nowoczesne określenie, ale myślę, że tak, jest to są to ponadbohaterowie. Tak. Gdzie możemy się dowiedzieć więcej informacji o tym, co robicie? Na Facebooku można pisać Polish Youth Association Patrie Fidelis. Tam jest najwięcej informacji oczywiście na naszej stronie patriefidelis.pl i także widać tam od razu są linki do wielu innych organizacji, które zajmują się podobnymi sprawami. Wspieramy siebie nawzajem, mamy wspólny cel. Okej, dzięki. Dziękuję również i dzięki Wam, że tutaj przyszliście i dbacie o to, żeby także ci w internecie, którzy nie mogli dzisiaj dojechać, bo wiem, że mnóstwo osób chciało dojechać, a nie dojechało. Także dzięki za Waszą pracę. Skąd przyjechałeś jeszcze? Z Leeds, tak? Tak. Dlaczego przyjechałeś właściwie tutaj dzisiaj? No przyjechałeś, by uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Razem z całym naszym ekipą, Leeds, SB. No ile to przyjechało u Was? Przyjechaliśmy busem 30 osób. Wow, świetnie. Tak, jesteśmy dumne, na pewno. Wszyscy mamy z Polski. I udzielamy się polskim ośrodkom w Lidze. Okej, no i co tam robicie? Ja biegam placki na przykład. Okej. Ona pomaga. Wszystko jest dobre. Dobrze, to rozmawiałam z Sarą i Kamilą. Dwoje wodzie. Dlaczego przyjechałeś dzisiaj tutaj? Czy mam mieć żołnierzy? Wraz ze znajomymi z Kościoła, jesteśmy z Piastowskiego Oddziału Patrii Fidelis w Poland. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, mimo że wszyscy jesteśmy daleko od domu, daleko od rodzin, to jednak staramy się spotykać w takich miejscach. Jest to wspaniała inicjatywa, uważam, powinniśmy to wspierać. Plus oczywiście oddanie dla naszych wspaniałych bohaterów. Co robić na co dzień po prostu, żeby pokazywać tą polskość? Staramy się jak możemy, oprócz tego, że w naszym regionie jest kilka też takich bardziej indywidualnych inicjatyw. Między innymi pamiętam była inicjatywa odnośnie szkół brytyjskich, odnośnie dywizjonów 303-302, gdzie mówione było właśnie o tym, żeby jak przygotowywać dzieci, jak uczyć tych dzieciaków. Były sponsorowane nagrody, konkurs był w dowolnej formie, był machnek, rysunek, jakieś kolorowanki, wycinanki można było. Co więcej, no niestety jest ciężko, bo jest nas garstka, jak widać, no jest nas milion w Wielkiej Brytanii, a tu przyszło nas tam niewiele, ale staramy się jak możemy. Słuchajcie, no 700 osób właśnie, no, nie, może to trochę niewiele jak na ogół, a szkoda 700 osób na takiej imprezie, myślę, że całkiem dobrze, szczególnie, że byliśmy dwa razy rekord z tego, co się dowiedziałem. W takim miejscu, podczas takich spotkań czuję się naprawdę Polakiem, czuję się dumny z mojego kraju. Dzięki właśnie tym spotkaniom integracyjnym, dzięki tym marszom, imprezom, myślę, że to najbardziej. Czy jest to jakby też forma, dobra forma z spędzenia wolnego czasu, tak? Tak, oczywiście, plus do tego integracja. Z ciekawości jesteśmy rozrzuceni wszyscy po Anglii. Dziś spotkałem osobę z mojego rodzinnego miasteczka. Nie pochodzę z jakiejś Warszawy, z małego 50-tysięcznego miasteczka w Świętokrzyskim. I spotkałem osoby, z którymi okazało się, że chodziłem nawet do tych samych szkół. Wow. A nie znaliśmy się wcześniej, mimo niewielkiej różnicy wieku. Także to też jest ciekawe. I fajnie spotkać ludzi, którzy mają jakieś wartości.
W dzisiejszych czasach szczególnie. Okej, okay, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Czego moglibyśmy się nauczyć od was? Od ludzi z tamtego okresu? Polakami robili to wszystko, co jest możliwe, najlepsze dla Polski. I tak jak młodzież okupacyjna, że byli gotowi, jak moja matka, bo my zostaliśmy mordowani w więzieniu i ten bezpiekal jego zamordował jako żołnierz Armii Krajowej. Moja mama, rozmawialiśmy na ten temat i mówi, że jedyny jest moment w moim życiu, kiedy dziecko moje zginąć czy umrzeć, to jest jak w walce o ojczyznę. To są słowa mojej mamy, co mi mówię. Nie, honor i ojczyzna. To trzy najważniejsze słowa w języku polskim, według mojego rozumowania. Szarej, bo ja byłem w oddziale w czasie okupacji niemieckiej i rosyjskiej, także co Szary zawsze mówił, Kawka, ważne, czy na wszystkich naszych agitacjach, czy bakierach, to najważniejsze trzy słowa: Bóg, honor i ojczyzna, i później dalsze rzeczy zawsze były. To Szarego, tak, Szarego myśl, droga myślenia, i to ktokolwiek chciał być to w oddziale Szarego i ten, to musiał wykonywać się, co te trzy słowa mówią. Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Nadajemy generalnie na żywo na YouTube w tym momencie. Skąd nas przyjechaliście? Ogólnie można powiedzieć z Wrocławia, z Białegostoku. Świetnie. I dlaczego przyjechaliście to właśnie z Polski specjalnie? To jest przecież daleko, drogo, niewygodnie. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie kolegi Jurka Byczyńskiego z Patry Fidelis. No, chcieliśmy tutaj wziąć udział po prostu w uroczystościach. Pierwszy raz jesteśmy też w ogóle w Londynie, także przy okazji zwiedziliśmy troszkę Londyn i chcieliśmy tutaj spotkać się z Polakami żyjącymi tutaj. Jak uświetnić tą uroczystość naszymi mundurami. Broni dało się przewieźć, woleliśmy nie ryzykować. Okej. Okay. Dobrze, czy pełniliście wartę honorową, tak? Generalnie jesteście ze Strzelca, tak? Dobrze patrzę? Jesteśmy z grupy rekonstrukcji historycznych Zachodni Szaniec, głównie rekonstrukcja Narodowych Sił Zbrojnych. Okej. Okay. Dobrze, i ile was normalnie w Polsce jest w tej grupie? Kilkanaście osób jest. Głównie to jest Wrocław i okolice. I po prostu, jakie są wasze obowiązki na co dzień? Co robicie właściwie w waszej grupie? Znaczy, grupa jest takiego podsumowaniem często wielu lat działalności różnej takiej patriotycznej, czy Młodzieży Wszechpolskiej, czy w Narodowych Siłach Zbrojnych. To jest takie, można powiedzieć, ukoronowanie tej działalności, bo tutaj mamy, dobrze wyglądamy, więc możemy po prostu w taki sposób też wizualny te wartości przybliżać, czy to na spotkanie z młodzieżą, czy też uświetniać uroczystości ze sztandarem, z wieńcem. Czy niestety jak są smutne, jak pogrzeb, tak, czy jakieś patriotyczne, jak Marsz Niepodległości, to bierzemy po prostu w takim udział. A głównym celem jest po prostu edukacja, żeby młodym ludziom po prostu pokazywać te wartości od takiej ciekawszej strony. Zamiast po prostu spędzać czas, bo on po prostu przed telewizorem, czy po prostu grając sobie na komputerze, czemu po prostu wybraliście tą formę spędzenia czasu? No może tylko takie nietypowe zajęcie, ale ktoś musi zwracać uwagę na takie wartości, o których już wielu ludzi zapomina. Od kogo się zaczęło? Proszę. Jak to się zaczęła wasza przygoda właśnie w tej grupie? Czyli Karol razem z innym kolegą byli założycielami grupy 2 lata temu i ja w sumie dołączyłam jakieś pół roku temu. Okej, okay, świetnie. Wielkie dzięki, że przyjechaliście, że tutaj właściwie razem z nami po prostu uczyliście pamięć właśnie tutaj żołnierzy wyklętych. Dobrze, i pozdrowienia
Pozdrawiamy całą Polskę właściwie, tak? Wielkie dzięki. Dzięki, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Tak, ja krótko tylko od siebie. Cieszę się bardzo, że mogłem tutaj dzisiaj być z tyloma Polakami i krótki przekaz. Bóg, honor, ojczyzna. Dziękuję wam bardzo. My powoli będziemy kończyć, będziemy się zbierać do domu. Zrobiliśmy sporo wywiadów. Zrobiliśmy sporo wywiadów z ludźmi z różnych stron Anglii, z różnych stron może całego, może nie całego świata, no bo tak, bo było trochę osób z Polski, było trochę osób właśnie z kilku odległych miast Wielkiej Brytanii. Ale przede wszystkim ja jestem strasznie emocjonalnie wypompowany po tym marszu. Pewnie widać, że jestem już trochę zmęczony. Tak, naprawdę dużo emocji, dużo takich emocji, których codziennie nie ma. Na pewno będę więcej robił materiałów z takich patriotycznych imprez. Specjalnie dla was, dla mnie, dla wszystkich. I po prostu łączmy się po prostu razem. Działajmy coś w tym kierunku. Dobrze, to my będziemy kończyć. Dzięki, że byliście z nami. I do zobaczenia przy innych okazjach. Nie tylko będą koncerty, nie tylko będą takie eventy, ale będą też koncerty na pewno. Będzie trochę sportu, będzie trochę tematycznych rzeczy. Niedługo będziemy wrzucać materiał o tym, jak można nagrywać albo robić zdjęcia nawet komórką czy aparatem, żeby wyglądać poradniki różne. Więc dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia za jakiś czas.